Jacek Bartosiak i zespół Strategy in Future o szczycie NATO i polskiej strategii na szczyt. Zachęcamy do oglądania. Link znajdziesz w opisie. Dzień dobry Państwu, Antoni Paliński Witam serdecznie, witam wszystkich użytkowników, subskrybentów portalu Strategy and Future i bardzo się cieszę, że mogę z Państwem tutaj w tym miejscu rozmawiać. Proszę Państwa, od jakiegoś czasu nasz zespół zajmuje się sprawami związanymi z szeroko pojętą obroną cywilną i dzisiaj chciałem trochę o naszych... Poszukiwaniach w tym zakresie opowiedzieć. Proszę Państwa, przyglądamy się temu, jak rozwiązania kwestii obrony cywilnej wyglądają w różnych krajach. Zacznijmy od naszych zachodnich sąsiadów. Niemcy, państwo uchodzące za skuteczne, no a z drugiej strony często krytykowane za to, że jest taką wielką, biurokratyczną strukturą, trochę już nieprzystającą do dzisiejszych czasów. To warto się przyjrzeć. W Niemczech sprawami związanymi z ochroną cywilną zajmuje się Federalny Urząd do Spraw Ochrony Ludności i Pomocy w czasie katastrof, w skrócie BBK. Ciekawe, kto tam tak konkretnie się tym zajmuje. No i okazało się, że szefem tego urzędu jest pan, który przedtem 30 lat pracował w różnych agendach rządu federalnego i zajmował się m.in. w roku 2015 kwestiami związanymi z kryzysem migracyjnym. No, a z kolei jego zastępca to inny pan, też z szerokim bardzo doświadczeniem, m.in. pracy w Federalnym Urzędzie Ochrony Konstytucji, czyli, krótko mówiąc, w niemieckich służbach. No, widać od razu, że sprawami związanymi z ochroną cywilną zajmują się tutaj ludzie takiego głębokiego, Niemieckiego państwa. No Notabene, będziemy próbowali gdzieś tam przy okazji jakiejś wizyty, może w Niemczech, z kimś z kierownictwa tego urzędu przeprowadzić, może wywiad. Zobaczymy, czy się uda. Kiedy patrzy się na stronę tego urzędu, to oczywiście poza Charakterystyczną dla wszystkich agent rządowych we wszystkich krajach, taką urzędniczą mową trawą, widać, że są przygotowywane też jakieś rozwiązania praktyczne. Na przykład na tejże rządowej stronie można ściągnąć sobie albo kupić różne za niewielkie kwoty, kilku euro, różne poradniki, jak właściwie obywatel ma się w czasie katastrof. Zachowywać, często dotyczące kwestii takich bardzo praktycznych. Na przykład tutaj niemieckie państwo proponuje za niecałe 10 euro: można sobie kupić książeczkę o tym, w jaki sposób obywatel może gotować sobie potrawy, kiedy zabraknie prądu. No, poczta niemiecka zdaje się działa. Równie sprawnie jak poczty w innych krajach, i w związku z powyższym, chociaż już sobie zamówiliśmy, to jeszcze do nas ten poradnik nie przyszedł. Jak przyjdzie, to oczywiście od razu opowiemy Państwu, co tam się dzieje. Ale już mówiąc całkiem bez żartów, ciekawa jest cała ta niemiecka dyskusja związana z obroną cywilną, bo to jest też sprawa związana z pewną strukturą państwa. Niemcy, państwo federalne o wielostopniowej strukturze o wielu kompetencjach pozostawionych przy rządach krajowych. Przez wiele lat to się sprawdzało, ale na przykład w czasach, kiedy świat się cyfryzuje i informatyzuje, to Niemcy narzekają, że za dużo jest tych urzędów na różnych poziomach, które zajmują się tym samym, tylko nie ma między nimi przepływu informacji. Tak się działo przy okazji niektórych zagrożeń terrorystycznych, kiedy się okazało, że na przykład na terenie Niemiec przebywali różni migranci, różni nowi obywatele albo i nieobywatele i byli oni obserwowani przez agendy rządowe jako potencjalnie stwarzające zagrożenie, tylko chodziło o to, że ktoś o tym wiedział na przykład gdzieś w Mecklenburgie, ale nie wiedział o tym na tym poziomie centralnym w Berlinie. Tak trochę jest też z ochroną cywilną. Tutaj przy okazji obserwacji tego niemieckiego urzędu zajmującego się ochroną cywilną można znaleźć sprawozdanie z ze spotkania szefa tego Urzędu z niemieckim, kim związkiem miast i gmin, gdzie przedstawiciele właśnie niemieckich samorządów bardzo narzekali na to, że jest tutaj pewien niedowład informacji, i że oni właściwie nie wiedzą, co mają w razie jakiegoś zagrożenia wojennego robić. W ogóle ciekawa jest w Niemczech ta dyskusja związana z różnymi instalacjami związanymi z ochroną cywilną. Niemcy, zarówno wschodnie, jak i zachodnie, w okresie zimnej wojny były krajami potencjalnie, dwa niemieckie kraje były krajami frontowymi, na przykład w obu, w każdym na swój sposób, oczywiście, bo były różne ustroje, były systemy zarządzania całą tą krytyczną infrastrukturą. Potem po końcu zimnej wojny oni te wszystkie bunkry, schrony przestali je użytkować. Część została poburzona, część została włączona do jakichś współczesnych osiedli, przestała spełniać funkcje militarne. No, a teraz się okazuje, że narzekają, że brakuje im bunkrów Niemiecka prasa i schronów. Niemiecka prasa pełna jest narzekań na ten temat. Tutaj na przykład mam taki artykuł z Osnabrick, uniwersyteckie miasteczko w Dolnej Saksonii, gdzie autorzy piszą, że. Według raportów federalnych na terenie Niemiec istnieje 579 działających takich większych bunkrów i schronów, które w całości mogą zapewnić ochronę kilkuset tysiącom ludzi, no a Niemcy liczą 85 milionów ludności. No i w związku z tym się postuluje, żeby był jakiś program federalny z dużym finansowaniem, który będzie pomagał przerabiać piwnice w starym budownictwie na schrony. Jeszcze jedną ciekawą, znalazłem tutaj taką opowieść, chyba typowo niemiecką, jeśli chodzi o te sprawy związane z bunkrami i ze skronami. Vorwärts, proszę Państwa, czyli Naprzód, to jest gazeta. SPD, gazeta socjaldemokracji, no i w tejże gazecie jest taki artykuł z Berlina. Jest to opowieść o tym, że w Niemczech, kiedyś w Berlinie zachodniej, było bardzo wiele bunkrów, które powstały w okresie zimnej wojny, strachu przed atakiem. Ze wschodu. Większość z nich już w tej chwili nie istnieje, a te, które istnieją, tak na przykład jak bunkier przy stacji metra Pankstrasse, który stał się tak, był przygotowany pod koniec lat 70., w okresie strachu przed sowieckimi rakietami SS-20, a dzisiaj jest to atrakcja turystyczna. No i tutaj autorzy strasznie narzekają, że. To wszystko zostało zaprzepaszczone, a teraz Niemcy boją się wojny. Jak się patrzy na te niemieckie artykuły, to oni rzeczywiście się boją wojny. No i w związku z tym postulują, żeby jak najszybciej coś zostało nowego zbudowane. I stąd właśnie pretensje kierowane w stronę tych federalnych urzędów, agent rządu federalnego, że w tej materii robi się za mało. Taka ciekawostka jeszcze jedna, otóż zdaniem autorów tych artykułów, o których tutaj o których tutaj e, państwu opowiadam Niemczech zarówno wschodnich jak i zachodnich podobno był bardzo rozbudowany w czasach zimnej wojny system alarmów i syren co ciekawe w Niemczech zachodnich w państwie federalnym ten system sygnalizacji dźwiękowej podlegał bardzo ścisłej kontroli rządu centralnego potem po okresie zimnej wojny władze się tego pozbyły oddały te wszystkie instalacje w zarząd gminom gminy przeważnie tego nie konserwowały nie zajmowały się tym no bo nikt nie przypuszczał że Jakieś tego typu rzeczy będą kiedyś jeszcze potrzebne, a teraz się boją, że potrzebne nie są. Notabene, taka pewna nieskuteczność państwa niemieckiego, o której sami Niemcy piszą, jeśli chodzi o katastrofę, a tu przecież zarządzanie katastrofami łączy się z zarządzaniem też zagrożeniem wojennym. Ona była bardzo widoczna w roku 2021 podczas Powodzi, która nawiedziła m.in. nadrenię północną Westfalię. Dosyć to była znana sprawa, bo ona wpłynęła później też na wynik wyborów. Tak jak czytam, proszę Państwa, te niemieckie artykuły, niemieckie publikacje w prasie, co ciekawe, dużo ich jest w prasie lokalnej, to mam wrażenie, że oni tak piszą, jakby to było dla nich oczywiste, że prędzej czy później jakiś konflikt tutaj wybuchnie. Mam przed sobą też zapis debaty parlamentarnej, proszę Państwa. To było z maja tego roku. No i tutaj, Bun przepraszam, z marca, nie z maja, a z, z marca tego roku Bundestag obradował nad raportem rządu federalnego na temat zagrożeń i ryzyk, z którymi będzie musiała się mierzyć ochrona cywi obrona cywilna w Niemczech w wypadku jakiegoś konfliktu. Oni tutaj analizują kilka różnych rodzajów konfliktów, znów trudno się przebijać przez tą urzędniczą, przez ten urzędniczy język. Ale bardzo ciekawe jest to, że na przykład biorą pod uwagę różne rodzaje ataków z pomocą broni biologicznej czy broni chemicznej. Co ciekawe, Niemcy bardzo dobrze pamiętają, że również na ich terenie Rosjanie załatwiali jakieś swoje sprawy, oczywiście jednostkowe, tak samo jak pamiętają o tych akcjach, które były na terenie Wielkiej Brytanii i uważają, że tego typu broń, której rosyjskie służby używały, w odniesieniu do pojedynczych postaci, do likwidowania wrogów reżimu, to może być też używane na masową skalę. No, i jeszcze takie ciekawe zdanie, które tutaj czytam w wypowiedzi Rzecznika ds. Polityki Obronnej frakcji parlamentarnej SPD, z którego wynika, że dla nich jest to jakby. Oczywiste, że konflikt jakiś wybuchnie, tylko mają nadzieję, że raczej oni będą zapleczem tego konfliktu, a nie bezpośrednim teatrem działań wojennych, bo teatrem będziemy my. Tak po prostu. No to warto, żebyśmy te niemieckie debaty jednak e, śledzili. E, proszę Państwa, do Niemiec jeszcze wrócimy, ale chciałem tutaj opowiedzieć taką e, ciekawą rzecz ze Skandynawii. Skandynawia w ogóle wydaje się być dużo ciekawszym punktem odniesienia dla nas niż Niemcy. No, trochę chyba dlatego, że tutaj jednak ta społeczna i sprawność państwa jest nieco wyższa. No to będę w dzisiejszych czasach, jak czyta się o tych sprawach związanych z obroną cywilną, to widać jak duży tutaj będzie udział, jak duży tutaj będzie udział sektora prywatnego, również tego sektora korporacyjnego. No i tak na przykład na Jednej ze stron, która opowiada o Szwecji, dowiedziałem się, że rząd szwedzki przewiduje bardzo mocny udział w budowie takiej nowoczesnej infrastruktury alarmowej w wypadku jakichś katastrof, albo konfliktów wojennych, aplikacji Spotify. A dlaczego akurat tej aplikacja no dlatego, że firma, która to wymyślił. Jest szwedzka, nie wiem, czy Państwo o tym wiedzieli, bo ja na przykład, dopóki nie przeczytałem, to nie wiedziałem, że Spotify, z którego korzystam, prawie każdy użytkownik na przykład podcastów, to jest firma, która została wymyślona przez Szwedów. Taka ciekawostka. Ciekawe, kiedy doczekamy się takiego giganta, który zostanie założony przez ludzi, którzy coś wymyślą w Polsce. Skoro mowa o Skandynawii, proszę Państwa, Finlandia. Finlandia jest bardzo ciekawym przypadkiem, z jednej strony, dlatego, że jak można przeczytać w różnych opracowaniach o historii obrony cywilnej, to Finowie mają tutaj dość długie tradycje, sięgające jeszcze czasów początku swojej państwowości w XX wieku, i już jakby w dwudziestoleciu międzywojennym licząc się z konfliktem, a będąc też niewielkim Narodem bojącym się o przetrwanie, nawet biologiczne szykowali się na to, żeby w razie konfliktu ludność cywilna nie ponosiła zbyt wysokich strat. Ale to jest historia, natomiast ciekawe jest też co innego. Jeżeli prawdziwe są te rzeczy, które czytam tutaj o Finlandii, to mam wrażenie, że oni są na przykład o poziom wyżej niż Polacy czy Niemcy, bo my, podobnie jak nasi zachodni sąsiedzi, to mamy takie podejście właśnie jak z czasów II wojny światowej, czyli w razie jakiegoś konfliktu, ilu ludzi tam się da, gdzie się da pochować? A Finowie starają się to tak budować, żeby społeczeństwo dalej funkcjonowało i żeby problemem nie jest tylko dla nich to, żeby stworzyć odpowiednie schrony, bunkry czy instalacje ochronne dla ludności, ale też żeby społeczeństwo mogło tam dalej funkcjonować, żeby ludzie mogli, korzystając z doświadczeń pracy zdalnej, pracować się i uczyć. Jeśli chodzi o Finlandię, to oni twierdzą, że mają 50 tysięcy różnego typu schronów dla. Prawie 5 milionów ludzi. Czyli no, można powiedzieć, że w przeciwieństwie do tych problemów niemieckich czy środkowoeuropejskich, tutaj się przewiduje, że właściwie będą schrony dla całej ludności. Bardzo wiele można różnych znaleźć też takich całkiem praktycznych odniesień, jeśli chodzi, jeśli chodzi o to, jak się zachowywać w czasie wojny. Na jednej ze stron tych agent rządowych, na przykład, znalazłem Instrukcje dla właścicieli zwierząt domowych na wypadek konfliktu czy katastrofy. Ciekawe, czy ktoś po polsku coś takiego stworzył. Myślę, że byłoby to bardzo potrzebne. W końcu zagadnienie, co zrobić z psem albo po tym, kiedy człowiek będzie musiał uciekać do jakiegoś schronu, jest zagadnieniem kluczowym. Akurat w tym poradniku lądowym co ciekawe, on jest chyba przewidziany na jakieś krótsze. Tego typu wydarzenia. Tutaj jest bardzo szczegółowo opisane, w jaki sposób zabezpieczyć swoje domowe zwierzę, żeby ono mogło zostać gdzieś schowane, a żeby człowiek go nie zabierał ze sobą do takiego schronu, bo tego, jak rozumiem, się nie przewiduje. No Szczerze mówiąc, nie bardzo wyobrażam sobie zostawiania zwierzęcia domowego na wypadek groźby jakiegoś ataku, no ale sam fakt, że ktoś w ogóle o tym myśli, na poziomie tych agent rządowych i poradników robionych dla obywateli jest chyba bardzo symptomatyczny i ciekawy. Tak jak mówię, ktoś u nas też powinien coś takiego napisać. Proszę Państwa. To tyle, jeśli chodzi o Finlandię. Tutaj też będziemy próbowali, już mamy zlokalizowanych ludzi, którzy tym się zajmują, i też będziemy próbowali, podobnie jak w wypadkach niemieckich, prosić może o jakieś wywiady, o jakieś rozmowy, żeby tutaj też docierać po prostu do fachowców w różnych krajach. No ale to jest generalnie jeszcze pieśni przyszłości. W każdym razie zostawiam teraz. A, jeszcze jedna rzecz, jeśli chodzi o Finlandię, przepraszam, jeszcze nie zostawiam. Nie wiem, czy to jest prawda. Jeżeli ktoś z Państwa ma jakieś doświadczenia związane z tym ciekawym krajem, ja byłem kiedyś w Finlandii, ale byłem wtedy nastolatkiem i zupełnie inne rzeczy mnie interesowały niż zagadnienie schronów i bunkrów. Natomiast tak przynajmniej w literaturze przedmiotu znalazłem informację, że tam jest tak, że albo są bezpośrednio schrony czy też innego typu, tego typu um, infrastruktury we wszystkich nowoczesnych budynkach, albo jeżeli ich nie ma, to administratorzy osiedli mają obowiązek. Informowania obywateli, gdzie mają się udać w razie jakiegoś alarmu. Ciekawe, czy to, to jest prawda. No bo tak by się chciało, na przykład, żeby w takim kraju jak Polska też były takie informacje, a zdaje się, że jeszcze tak nie jest. Te kwestie związane z jednej strony z masowym przygotowaniem społeczeństwa do y, ukrycia się, a z drugiej strony, właśnie z takim podejściem, że te nowoczesne instalacje, nowoczesne schrony to mają być nie tylko miejsca, takie, gdzie ludzie po prostu przetrwają, jak sobie gdzieś wyobrażamy, nie wiem, w siedzenie w piwnicy w czasie II wojny światowej, ale gdzie mają normalnie żyć i się uczyć, to jest ciekawe i będziemy do tego y, wracać. Proszę Państwa, to tyle, jeśli chodzi o Finlandię, o Skandynawię. Zajrzałem też na różne strony brytyjskie. Brytyjczycy nie, byli, nie byliby sobą, gdyby nie mieli oddzielnego stowarzyszenia, które zajmuje się historią obrony cywilnej, oczywiście, Civil Defense Association. No ale oprócz tego mają też swoje problemy, i one są chyba trochę takie charakterystyczne dla tych krajów zachodu, które były na pierwszej linii, jeśli chodzi o. Politykę bezpieczeństwa w czasach zimnej wojny, natomiast no, później te sprawy zostały za, trochę zaniedbane, no, także dlatego, że nikt po prostu nie spodziewał się, że wojna wybuchnie. Znalazłem taki bardzo ciekawy artykuł na jednej ze stron brytyjskich o obronie cywilnej w latach 80.. To jest taka ciekawa historia, mówiąca o tym, że w okresie I wojny światowej, potem II wojny światowej, Brytyjczycy dopracowali się różnych własnych rozwiązań, także związanych z takimi samorządowymi tradycjami samoorganizacyjnymi tradycjami. Społeczeństwa brytyjskiego, ale później to zostało, jak tutaj pisał autor tego opracowania, Wielka Brytania, na przykład jeśli chodzi o schronę, o infrastrukturę ochronną, wyszła dość dobrze zorganizowana z czasów II wojny światowej, ale potem jak minęło takie najgorsze zagrożenie pierwszej fali tej zimnej wojny, gdzieś tam w latach późnych 60., 70., to zostało powoli zaniedbane. I potem rząd Margaret Thatcher, rząd żelaznej lady stoczył ogromną walkę z samorządami o to, żeby tę infrastrukturę ochronną z powrotem odbudowywać. Ciekawy przykład też takiego, trochę z historii politycznej XX wieku, dlatego że część tych samorządów na poziomie lokalnym było opanowanych przez polityków opozycyjnych wobec rządzących wtedy. W Londynie konserwatystów i samej pani Margaret Thatcher. No i byli też bardzo negatywnie nastawieni w ogóle do na przykład obecności broni atomowej, zwłaszcza amerykańskiej broni atomowej na terenie Wielkiej Brytanii. I w związku z tym z góry, jakby nie przyjmowali wszelkich dezyderatów dotyczących takiej właśnie polityki obronnej ze strony rządu, bo uważali, że to jest część takiej wojennej histerii, która ma uzasadnić rozmieszczanie na terenie Wielkiej Brytanii amerykańskich instalacji rakietowych. Rząd pani Margaret Thatcher da się zmusił tutaj samorządy, również metodami finansowymi do współpracy, jak stwierdza autor tego opracowania. To zostało z powrotem postawione tak jak w latach 40. i 50. na dość wysokim poziomie, no ale potem przed koniec zimnej wojny, jak wielu krajach Zachodu, nikt się nie spodziewał, że jeszcze jakieś zagrożenie wojenne będzie. Tu w pewnym sensie powtarzane są te dyskusje ze strony Niemiec, tylko mam wrażenie, że u naszych zachodnich sąsiadów jest takie większe oczekiwanie, że rząd albo różne agendy mają coś zrobić, a u Brytyjczyków trochę jednak jest takie nastawienie na samo organizację. To proszę Państwa, tyle jeśli chodzi o te nasze poszukiwania. A nie, jeszcze jeszcze opowiem trochę o Ameryce. W Ameryce w ogóle sprawa jest bardziej skomplikowana, więc kwestie związane między, no W końcu, to jest społeczeństwo w zupełnie innym podejściu do tych spraw, związanych na przykład z samoorganizacją, z obroną. Społeczeństwo, gdzie własne posiadanie broni, chociażby, jest czymś dużo bardziej masowym niż w Starej Europie, przynajmniej w większości. No ale też to ustawodawstwo amerykańskie gdzie trzeba analizować i ustawodawstwo kongresowe i zgromadzenia w poszczególnych stanowe w poszczególnych stanach to jest nieco bardziej skomplikowane więc może opowieść materiał na oddzielną opowieść natomiast chciałem tutaj pokazać jedną książkę na którą żeśmy trafili książka nazywa się Armageddon Insurance autor nazywa się Edward Geist, jest analitykiem związanym z Rand Corporation, a książka opowiada o porównaniu tego, jak wyglądała obrona cywilna w Stanach i w Związku Sowieckim w latach zimnej wojny. Z pozoru zupełnie różne społeczeństwa, no bo właśnie społeczeństwo amerykańskie oparte na pewnym duchu republikańskim, na silnym samorządzie, na tradycji samoorganizacji, Dziki Zachód i tak dalej, prawda? No a z drugiej strony społeczeństwo sowieckie, bardzo silna pozycja władzy. Ale paradoksalnie to, jak autor twierdzi, też o pewnym takim duchu własnej takiej samoorganizacji na poziomie kołchozowym, a z drugiej strony społeczeństwo dużo bardziej niż amerykańskie, wychowywane w duchu militarnym i właściwie cały czas na wojnę przygotowywane. Autor książki twierdzi, że tutaj istniała, istniały wbrew pozorom wzajemne wpływy, dlatego że bardzo dokładnie przyglądali się jedni drugim. Znaczy, i Amerykanie i Sowieci nawzajem się bardzo obserwowali w czasie zimnej wojny, we wszelkich aspektach przygotowania do wojny, również jeśli chodzi o obronę cywilną. Notabene ten analityk, tak jak mówimy, no, on jest związany ze współczesnym ważnym amerykańskim ośrodkiem analitycznym, więc to nie jest tylko praca z historii, twierdzi, że oba te modele w wypadku jakiegoś konfliktu, do którego zresztą nie doszło, okazał zarówno ten sowieckim, jak i amerykański, okazałyby się nieskuteczne. Pewnie jeszcze do tej książki wrócimy, jak i w ogóle do rozwiązań amerykańskich. Na dzisiaj to tyle w tej opowieści. Mam nadzieję, że ten podcast będzie co jakiś czas się pojawił i że będę miał okazję Państwu o naszych poszukiwaniach opowiadać. Antonio Paliński, Strategent Future. Dziękuję bardzo.